22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. A, jesteście. 29, 30. Trochę się zmęczyłem. 30. Ale to nie koniec. Będzie jeszcze wyżej w tym nowym domu. Prawie jesteśmy na drugim piętrze. Ale schody też oznaczają różne problemy, trudności. Po schodach często mówimy, trzeba się wdrapywać, z nimi zmierzyć. Nie jest łatwo. Życie jest czasami jak pod górkę. Świadomość tego miał też Pan Jezus, kiedy patrzył na apostołów, mówił o swoim odejściu i zapewnił ich, nie zostawię was sierotami. Nie będziecie sami. Poślę wam parakleta, pocieszyciela, ducha prawdy. Tego, który wszystkiego was nauczy, wszystkiego wam przypomni. Ten, który będzie was pocieszał. Nie czuli się bez Jezusa, bo przecież zostawili go, już go raz stracili. A teraz bali się, że znowu odejdzie. Dlatego Jezus ich zapewnia, że on z nimi będzie. No właśnie, kto jest dla ciebie pocieszycielem? Kto cię pociesza w utrapieniach, kiedy jest ciężko, kiedy nie jest łatwo? Może szukasz pociechy tak jak inni, łatwej, prostej? A może trzeba poszukać głębokiej? A może czasami jest tak jak w tej historii, którą znalazłem, o chorej zajęcowej. Pani zajęcowa leżała chora. Pan zając padł ofiarą ludzkich polowań. A w domu pozostało 7 małych zajączków, pozostawionych na łasce losu. Oczywiście sąsiedzi nie zapomnieli obowiązku odwiedzania chorej. I tak przyszedł najpierw wież. Przyniósł parę świeżych listków koniczyny i powiedział, z czasem się poprawi. Późnym wieczorem zawitała sowa z pocieszeniem, cierpliwości, czeka cię nagroda. Nazajutrz wpadła na chwilę ruchliwa mysz polna i przypomniała, głowa do góry, sąsiadko. Każdy ma swój krzyż do dźwigania, mówiła. Koło południa przyszła sarenka i szepnęła coś chorej do ucha, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zajęcowa nie mogła jednak w tych wszystkich słowach odnaleźć choć trochę pociechy. Miała już dość. Gdy w domu zjawili się następni goście, kot ze swoim beztroskiem, jakoś to będzie. Krec, wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Chora była na granicy rozpaczy. W domu głodno, chłodno, znikąd żadnej pomocy, tylko słowa, słowa i słowa. I tak rozmyślała nad marnością swego losu, kiedy po cichu przyszły mrówki. Przyniosły bukiet niezapominajek, nakarmiły zajączki, posprzątały chatę i odeszły. A w zajęcową wstąpił nowy duch. Właśnie, kiedy Jezus posyła Ducha Świętego, chce się żyć, wszystko się widzi inaczej. Dlatego pozwól Mu, żeby cię pocieszył, ale najpierw trzeba Go zawołać.